Karta Seniora, telefon życzliwości dla seniora. W Opolu seniorom żyje się coraz lepiej. Rozmowa dnia, Małgorzata Liszt-Skupińska, witam państwa. A moim gościem jest pani Iwona Niedojadło, koordynatorka do spraw polityki senioralnej miasta Opola. Witam panią. Dzień dobry. Pani Iwono, ja postawiłam tezę, że w Opolu seniorom się żyje coraz lepiej. Jest tak faktycznie, czy troszeczkę na wyrost to powiedziałam? Myślę, że świetnie pani to ujęła, że coraz lepiej. To znaczy, że nie jest jeszcze najlepiej, ale do tego dążymy i małymi krokami wciąż, ale dążymy do polepszenia jakości życia starszych mieszkańców naszego miasta. I odbywa się to różnymi drogami, między innymi to, o czym pani wspomniała. Dzisiejszy prezent pana prezydenta miasta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, Karta Seniora, która tak na dobrą sprawę znakomicie dopełni ofertę, którą miasto dla seniorek i seniorów w Opolu ma, a mianowicie ulgi na te najbardziej, nazwałabym to, chodliwe usługi i miejsca, głównie baseny, instytucje kultury, które w Opolu mają szeroką ofertę. Natomiast ona dosyć często jest niedostępna dla bardzo wielu osób w wieku senioralnym ze względu na koszt, który muszą ponosić. Ilu mamy seniorów w Opolu? Około 30 tysięcy, czyli można by powiedzieć 25% mieszkańców naszego miasta to osoby w wieku senioralnym. Czyli jest w jakim to trend, wieku liczymy? Od... Mówimy o, 60 roku życia. Karta Seniora została dzisiaj, no właśnie, no bo co się dzisiaj działo w Opolu? Nie wszyscy uczestniczyli w tym, co się dzieje pod ratuszem. Tak, dzisiaj pełnoletnie, 18 Opolskie Dni Seniora, trzydniowe święto starszych mieszkańców naszego miasta, którzy otrzymali klucz do bram miasta i rządzą. Ale rządzą w sposób pokojowy i festynowy oraz zabawowy, w sposób, który jest przynależny również temu wiekowi. To znaczy bardzo często jest to właśnie ten wiek, kiedy możemy realizować siebie, możemy się bawić, możemy realizować własne pasje bez ograniczeń pracy zawodowej od godziny 8 do godziny 15 bądź 16. Stąd w samo południe przejęcie kluczy do bram miasta. Będziemy kontynuować te obchody przez kolejne 2 dni. I jeśli chodzi o Kartę Seniora, tak, jako prezent, to jest to prezent drugi, ponieważ pierwszym prezentem jest koperta życia, czyli przedsięwzięcie, które ma wesprzeć osoby, które głównie mieszkają same, bądź też z którymi jest utrudniony kontakt z afazją, czyli problemy z mówieniem, osoby z niedosłuchem, osoby niemówiące, po to, że w sytuacji ratowania życia służby ratownicze mogą skorzystać z już przygotowanej informacji o stanie zdrowia, o tym, jakie leki są pobierane przez daną osobę, bo w momencie, kiedy liczy się każda sekunda, tak, gdy ratujemy życie, to wtedy informacje w tej kopercie mogą być znakomite, przydatne dla ratowników medycznych. Osoby samotnie żyjące zazwyczaj nie mają nikogo, kto by tych informacji udzielił, a jeszcze gdy jest utrudniony kontakt, no to wtedy niewiele ratownicy wiedzą. Stąd uważam znakomite przedsięwzięcie i muszę stwierdzić, że tak wielu pozytywnych informacji zwrotnych, że to jest dobra inicjatywa, dawno nie słyszałam. Gdzie będzie można dostać tę kopertę życia? Przede wszystkim zapraszamy do 3 publicznych zakładów opieki zdrowotnej na ulicy Waryńskiego, na ulicy Licealnej i na ulicy Kościuszki. Natomiast zachęcamy również wszystkie osoby do tego, aby przyjść do Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu na ulicy Koraszewskiego 79. Zawsze chętnie z tej ilości pilotażowej 3000 kopert chętnie przekażemy najbardziej potrzebującym. Natomiast ja zachęcam do kontaktu najpierw z Zakładem Opieki Zdrowotnej, ponieważ karta informacyjna, która znajduje się w kopercie życia, będzie bezwartościowa, bez potwierdzenia informacji tam zawartych przez lekarza. A zatem dobrze pójść najpierw do lekarza pierwszego kontaktu, który potwierdzi swoim podpisem i pieczęcią, że to są faktycznie wiarygodne informacje, na które będzie faktycznie patrzył ratownik jako informacja istotna w danym momencie. Jeszcze wrócę do tej karty seniora. Rozumiem, że to będą usługi, których potrzebują seniorzy. Oni sami zgłaszają
Co chcieliby, gdzie chcieliby mieć zniżki jakieś? Przede wszystkim zawsze wsłuchujemy się, tak? W przyprowadzaniu kolejnych przedsięwzięć w Opolu zawsze wsłuchujemy się najpierw w głosy środowiska senioralnego. Stąd między innymi duży taki element rekreacyjno-sportowy pojawił się w tym roku i program Zdrowy Kręgosłup i program Lekkoatletyka dla seniora, ponieważ informacja była bardzo konkretna od naszych seniorów i seniorek, a mianowicie chce się poruszać, tak? Chcę mieć rekreację, ale dostosowaną do moich możliwości, ale również z takim poczuciem, że ktoś o mnie dba, że ja jestem w centrum uwagi i stąd te nasze programy. I ta rekreacja i sport jako numer jeden się w związku z tym pojawiły. I dlatego w karcie seniora między innymi główne obniżki dotyczą wejść na baseny w naszym mieście, ale to nie będzie jedynie karta do korzystania z instytucji miasta. To by była taka trochę pusta karta mimo wszystko. Stąd ja znam potrzeby środowiska, ja znam problemy, jakie są, ale głównie oczekiwania. I seniorzy oraz seniorki jasno mówią, chętnie poszłabym na kawę i ciastko, ale nie stać mnie zapłacić za kawę 8 bądź 10 zł. Ale gdyby była o połowę tańsza, to jeszcze bym to ciastko zjadła. A zatem w ramach tej karty, również jako miasto, będziemy prowadzić takie działania świadomościowe w kierunku do przedsiębiorców w naszym mieście bądź organizacji pozarządowych, pokazując, że senior, seniorka to jest po prostu klient i konsument z konkretnymi oczekiwaniami i potrzebami i wspólnie będziemy wypracowywać z przedsiębiorcami bądź innymi usługodawcami to, jaką ofertę przygotować dla seniora i seniorki, z czego będą chcieli skorzystać, bo często też pokutuje takie spojrzenie, że generalnie są to już takie starsze osoby, które siedzą w domu, a mają tę emeryturę taką malutką, że na nic ich nie stać. Błąd, absolutny błąd. Trzeba zmienić, tak, to podejście stereotypowego postrzegania seniora i seniorki czy osoby w wieku emerytalnym. Absolutnie nie. To jest nadal pełnoprawny, fantastyczny, atrakcyjny konsument. Tylko przygotujmy się do tego, tak? Otwórzmy im senior kafe. Na przykład. Otwórzmy im senior kafe. Nie musimy otwierać jako coś nowego. Mamy świetnych restauratorów w mieście, znakomite kawiarnie. Zachęcam do wejścia właśnie w ten nowy obszar rynku, jakim jest osoba wieku 60+. Ja wspomniałam jeszcze o telefonie życzliwości dla seniora. Co to ma być? Opolski telefon życzliwości to możliwość porozmawiania na wszelkie możliwe tematy, również wtedy, kiedy czujemy się samotni. A bardzo wiele osób w wieku senioralnym w naszym mieście zostało same, tak? Bo są to wdowcy bądź wdowy. Dzieci bardzo często w ramach migracji zarobkowej i wnuki już są poza naszym miastem. I niezwykle często, zostając samymi, nie mamy po prostu z kim porozmawiać. I taki telefon życzliwości właśnie, a nie zaufania, to pomysł wolontariuszy, też seniorów, konkretnie pani Haliny Pięty z Banku Usług Wolontarystycznych 50+, która skrzyknęła grono prawie 30 wolontariuszy w różnym wieku. Ma ludzi fantastycznych, którzy chcą przy tym telefonie życzliwości działać, natomiast nie miała narzędzi. No to stąd miasto z drugiej strony daje narzędzia, czyli miejsce, w którym ten telefon będzie funkcjonował, numer telefonu plus promocję. I wspólnymi siłami, myślę, będzie znakomita propozycja dla wszystkich tych, którzy potrzebują takiego wsparcia w tych momentach samotności. Ale nie tylko. A znamy już ten numer telefonu? Tak, oczywiście. 77 441 23 70. I
i to jest też telefon informacyjny. Mogą tam zatelefonować seniorzy i seniorki, którzy będą po prostu mieć pytanie. Mam kłopot, gdzie mogę się zwrócić, potrzebuję porady prawnej, a może gdzie dają 50% na obiad, tak? Będziemy zatem ten telefon faktycznej życzliwości dzielenia się informacjami będzie właśnie taką rolę pełnił. Pani koordynator, ja mam pytanie, bo społeczeństwo nam się starzeje. Opole nie jest z pewnością jedynym miastem, które musi się zajmować, które się zajmuje, wychodzi z inicjatywami do seniorów, dla seniorów. Jak to wygląda w Polsce? Jak Opole na tym tle wygląda? Mam takie wrażenie, jesteśmy najmłodszym miastem, jeśli chodzi o czas wprowadzenia sformułowania polityka senioralna. Według mnie, bo jest to dopiero od roku nasze działanie, rok ubiegły to było przygotowanie, rok obecny to jest już działanie, ale z drugiej strony to nie oznacza, że jesteśmy na szarym końcu. Wręcz przeciwnie, mogłabym powiedzieć, że jesteśmy w awangardzie, gdyż korzystamy po prostu z doświadczeń innych. Tak? Wiele rzeczy, mamy nadzieję, że pojawi się nowych, ale z drugiej strony będziemy czerpać już ze sprawdzonych rozwiązań, które jednocześnie odpowiadają na te właśnie zgłaszane potrzeby ze strony seniorów i seniorek. Koperta życia, to nie jest bardzo nowa rzecz w województwie opolskim. Jesteśmy 10. gminą, która ją wprowadza. Natomiast z przytupem, tak? 3000 kopert, w chwili obecnej została niecała połowa. A zaczęliśmy akcję 9 maja. Znaczy się 3 dni temu. To oznacza, jak wielkie jest zapotrzebowanie i jak faktycznie środowiska senioralne z miastem współpracują, tak? Bo dzięki tej współpracy od razu dystrybucja kopert w znakomity sposób przebiegła. Będzie do druk? Panowie prezydenci, zarówno pan prezydent Wiśniewski, jak i nasz resortowy, to znaczy pan prezydent Pietrucha, obiecali, że jeżeli faktycznie będzie się cieszyła ta akcja zainteresowaniem, to znajdą się środki na ciąg dalszy. Pani koordynator, czego życzyć w święto seniora opolskim seniorom? Myślę, że życzyć dokładnie tego, co jest myślą przewodnią polityki senioralnej w Opolu, a mianowicie, abyśmy jak najdłużej jako seniorzy, seniorki pozostawali we własnym środowisku z możliwością samoobsługi w dobrym zdrowiu. Tego sobie życzmy, również i my, jako kandydatki na seniorki. No właśnie, więc my, kandydatki na seniorki, ja oraz pani Iwona Niedojadło, koordynatorka do spraw polityki senioralnej Opola, tego państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.